Krystyna Kowta. Gapie gromadzą się od rana, choć cud miał miejsce po południu. Stoją i gadają o tym, co widzieli. Nowi pytają. Kilku policjantów w mundurach i kilku tajnych pilnuje porządku. Matka Boska w niebieskiej, długiej sukni i białym welonie ukazała się jak dotąd trzy razy. Podniosła rękę i zniknęła. Wtedy nagle poruszył się człowiek całkowicie sparaliżowany, zamachał rękami i siadł na wózku. Następnym razem kobieta głucha i niema krzyknęła: Ja mówię, ja słyszę!. Madonna pokazuje się na szybie okna na pierwszym piętrze, w mieszkaniu, w którym znaleziono martwą kobietę. Nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał. Taka to dzielnica. Oczywiście, jak zawsze w takich okolicznościach stoją tu ci, co w nic nie wierzą. Uważają, że to wszystko ustawka. O świcie Paula, ubrana w czarną kurtkę, z twarzą zasłoniętą kapturem, wyszła z domu z kwilącym cicho zawiniątkiem. Położyła niemowlę na tym dziwnym wózku, a żeby ochronić je przed komarami, przykryła koronkowym obrusem zrobionym na szydełku przez babkę Anielę. Dołączyła liścik. W którym podała imię małej, datę urodzenia oraz info, że dziecko jest zdrowe. Potem poszła do fryzjera, żeby zrobić porządek z wielką ilością włosów. Gdy wyszła, zapragnęła zjeść lody. W obskurnej kanciapie były najlepsze czekoladowe w okolicy. Za nią szedł facet z papierosem mówił cicho Kupię ci loda, jak mi zrobisz loda. Przestraszyła się. Udawała, że nie słyszy. Wiedziała, co może się przytrafić dziewczynie. Minęła nagryzmoloną ręcznie tablicę z ceną lodów i poszła w kierunku ludzi czekających na cud. Tu będzie bezpieczna. Chciała zobaczyć, czy stanie się cud, czy znajdzie się ktoś, kto małą przygarnie i wychowa.